Co robisz? Dzisiaj będziemy wymieniać uszczelniacze. No, nie mogę. Dobra, po profesjonalsku będzie. Dobra. Wymieniamy uszczelniacze i łożyska pompy wody oraz uszczelniacze w lagach przednich. I naprawiamy przednie łożysko, które chujowo skręciłem. Tak. Kurwa. Jedziesz, dobrze, że ci nie odpadło. No. Dobra. Pias jest, to można zacząć naprawę. Muszę coś na potrzeby filmu nagrać. Nagrywaj, bo tutaj nam uszczelka nie chce wleść. Kurwa. Ty no, szmata głupia. Zaraz się to ogarnie. Nie no, trzeba dać radę. No trzeba, łożysko elegancko się wbiło. Ty, ale jak wbijemy to łożysko, znaczy już mamy je wbite. Wymienimy tamto, włożymy. To jest co... kurwa od tego, od modułu przyspieszającego tego. Dobra, ale chuj w to, jak to zrobimy? A na chuj to robić chcesz? No ale, nie, no dobra, to wbiliśmy. No. No to co? A po co chcesz te wybijać? No nie chcę już, pojebało mi się w dupie. To co, dajemy tylko tą i te uszczelki już zakładamy tą pompę tak, i lagi robimy. Zakładamy, tak. A później te łożysko, które spierdoliłem, jak składałem na szybko. Tak, to i te łożysko też. To ja se łyknę. Chyba zaraz pójdę sobie do łódki po piwo. Albo nie, może mam ten, może jest jakieś piwo w domu. Trzeba się tu naprawić. Nie, weź kurwa. Nie, tak naprawdę trzeba było je Ty, wyciągnąć. Oskar, no. A chciałbyś się przejechać tym motorkiem? Ja o tym marzę. Tu malina silnik. Gdzie? Czy to jest C? Chuj wie. To jest ruskie H. Ale pa, jaka turbina. Jaka turbina? Jo, to jest nitro. Ty, ale ten Harley'ek jest lepiej wyposażony niż MRF. Bo miał kurwa tylko stożek, nie? No. I dlatego te silniki tak padają szybko w MRF-a. Bo stary MRF był sportowym tym. Sportowy motocykl. Tak. Dobra. Pizdę wylądował. Pierdolę tutaj, nie. Pierdolę tutaj smaru. No mokry. I będziemy wpychać, no bo się... przecież to musi wleść. Ja się po pierwszej to się wszystko zmieści. Czarnuku. Ty. Nie obrażajmy się na filmie. No właśnie. Jesteśmy kulturalni. Chyba ty. Kurwa. Jak to się mówi? Kulturalni. No to mówię. Kurwa, ty pijany jesteś. Yeah. Zaraz to sam będziesz robił. A, to sorry. Ty, no bo kurwa. Ty, no szmat. Będziecie musieli założyć na tą starą ślub. Dobra. Musisz tak. Kupić. Dobra, se kupię. Siedź. O, trzeba ją wymyć. To też sobie przesmarujesz. Dobra. Dobra, idę ją na ten, na podwórko wystawić. Kierowniku, co robimy znowu? O kurde, rozkręcamy kos przejściowy. Dlaczego? Bo najprawdopodobniej są tarczki zapieczone. I trzeba naoliwić, z powrotem trzeba odkręcić sprzęgło całe. Może nie całe, docisk. Powyciągać tarcze z przekładkami. I z powrotem je naoliwić. I złożyć do kupy. No, bo wczoraj jakoś 23 skończyliśmy lagi, no ale niestety... Niestety się nie udało. Życie nie może być łatwe i musiało nam się coś spierdolić. Tak, jak zwykle. No i jak zwykle. O kurde, te przekładki masz do wymiany. Weź papierek ścierny i będziesz musiał je wziąć, przeszlifować. I czyściwo, żebym dawał przekładki na czystą tą. No to... Ajajaj, same problemy. Przekładki są tragiczne. U mnie są kurde takie, wiesz, eleganckie. Mówię, to jest wszystko pozapiekane. Każdą przekładkę przemyć benzyną ekstrakcyjną. Dobra. I papierkiem ściernym przeszlifować. Chuj się zrobi. Maszyna zrobiona. Panie, dziękuję tutaj. Jest okej. Jest okej, znowu można latać. No i no. I takie
rozmowy w aucie. To co? Co było przyczyną niedziałania sprzęgła? Wiesz co? Były zatarte... Znaczy zatarte sprzęgło ogólnie były. Były zatarte te przekładki sprzęgłowe razem z tarczkami. I trzeba było wyszlifować przekładki, żeby one ładnie się... No. Żeby sprzęgło ze sobą grało po prostu. No. Więc to trzeba było na pewno zrobić. Przez to też jak wbijałeś bieg na jedynkę, od razu ci gaz. Bo się nie chciało rozkleić to wszystko ze sobą. Czyli wina moja, że tak długo zbiegałem z pompą wody też. Tak, długo właśnie czekałem z pompą wody i... No druga to, że z tydzień temu spuściłem olej. No i tak stał bez tego oleju. Stał i wszystko się pozapiekało też tak przez to. Się pozapiekało. Niestety. No ale wszystko zrobione jest, pompa wody zrobiona, lagi zrobione. Tarczy sprzęgłowe też zrobione z przekładkami. No teraz już będzie wszystko w sumie jeździło, nie? Mniej więcej. Można wsiadać i latać tak naprawdę. Jak będzie trochę więcej kwitu, można ten tylny amor też u mnie zobaczyć, bo on trochę jest niżej tłupa. No, tam można go podregulować, do serwisu zawieźć ewentualnie. No i chuj, no. Teraz tylko dolezę niedługo oleju do chodnicy, płynu do chodnicy, sorry. No. I śmigać, nic tylko latać. Szczególnie, no, że pogoda na dworze jest zajebista. No. Dobra, chuj. Następny filmik z czego? Z tematu YZ. Nie no, teraz już latanie, YZ-ka i KX. Dokładnie, nie, YZ-ta już zrobiona. No. KX zrobiony, można teraz pośmigać. Teraz żeby sezonu nie tracić.